Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście z Adamem Bombertem. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam wszystkich. Mówię oczywiście, bo uświadomiłem sobie ostatnio, że trochę głupie jest takie pompatyczne zapowiadanie gościa w momencie, w którym pierwsze co ludzie widzą, tak naprawdę ogromne Twoje zdjęcie, ogromne Twoje imię, nazwisko, jeszcze do tego tytuł i tak dalej, a potem tajemniczo zapowiadam gościa, więc generalnie... No, ale jakoś tak się przyjęło, co nie? Na pewno wypadało, ale myślę, że akurat wiesz, osoby, które oglądają ten kanał, to są takie osoby, które raczej im Twoje nazwisko no, nie umknęło, zwłaszcza po tym, co odwaliłeś ostatnio. No, mam nadzieję, że nie umknęło. Dobrze, my sobie dzisiaj porozmawiamy o oczywistym, czyli o tym, że będziemy mieli kolejnego Polaka na scenie Mister Olympia. Więc to jest to wydarzenie w zasadzie, no, można powiedzieć, że historyczne, no bo tak naprawdę niewiele polskich stóp stało na scenie Mister Olympia. Więc bardzo fajnie, że w ogóle tak jest, że idziemy w tym kierunku, nie? Że coraz więcej naszych na tą ziemię amerykańską wchodzi. I to już to się rozwija. No, coraz bardziej na grubo miałem właśnie powiedzieć, nie? O tym sobie zaraz porozmawiamy, ale wcześniej, zanim o tym porozmawiamy, chciałbym się dowiedzieć, co u Ciebie ogólnie? No co, miał dalszy tok przygotowań, wiesz, ogólnie już byłem nastawiony na odpoczynek, tak, że już po zawodach, odpoczynek, już wszystko w sumie miałem ustawione tak, że odpocznę, głowa też już była gdzie indziej, a tu jednak nagle pach, stało się, no i dalej zasuwam, że tak powiem, no już trochę, w sumie to jest trzeci to będzie mój start teraz w tym sezonie, więc już zmęczenie daje się we znaki, to życie codzienne robi się coraz trudniejsze, wiesz o co chodzi, te relacje z ludźmi. Tak, ale widzę twoje nieszczęście, widzę twoje na twarzy, z tego, że się stało. No nie, no fajnie, ogólnie jestem mega zadowolony, aczkolwiek wolałbym, żeby to był przyszły rok Olimpii, no ale jest jak jest, słuchaj, no nie ma co narzekać, no i biorę co dają i lecę, no. Wiesz co, może fajnie właśnie, że tak zmarszczył, bo wiesz co, mówią, że zawsze, że ten pierwszy występ na Olimpii to jest taki, że bardziej jedziesz się tam nacieszyć tym niż walczyć, no bo jednak wiesz, jest ta taka no to presja, to wszystko, wiesz, każdy z nas jest takim fanboyem trochę, więc tak naprawdę jedziesz tam walczyć, a myślisz tylko, wow, Chris Bumstead, wow, ten, wow, tamten, nie? I wiesz, no to jest takie trochę, że nie myślisz w ogóle o sobie, tylko myślisz, jak każdy zajebiście wygląda, nie? Więc może tak fajnie akurat, że akurat, wiesz, polecisz z marszu z tematem? No tak, opuść. Tak będzie, no nic nie ugram. Ale no pójść przeżyć, to zobaczyć i porównać się tak naprawdę do tych najlepszych, to nie? Bo to jest jedyna okazja, gdzie możesz tak naprawdę zobaczyć na żywo i porównać się faktycznie, ile jeszcze ci brakuje. Na pewno będzie brakowało sporo, bo ja i tak mam jeszcze niedowagę, więc będzie co rzeźbić i zobaczyć, co najbardziej odstaje, tak? Względem tych najlepszych tak naprawdę. A powiedz mi, ile masz jeszcze niedowagi? Wiesz co, tak jak, ja ci powiem tak, jak wchodziłem na wagę, to zawsze wchodziłem i w bluzie, i w koszulce, to tam miałem i tak 2-3 funty, no to odjąć bluzę grubą, odjąć koszulkę, no myślę, że te 5 funtów, myślę, że spokojnie jest, co nie? To jakbym się do kilograma, nie? Ostro odjąć więcej, no to tam 3-4 kilo. Mięcha samego. Troszkę przycinam, mam nadzieję, że to nie, że tam wszyscy usłyszeli, generalnie 3-4 kilo mięsa jest jeszcze do narzucenia. 3-4 kilogramy to jest ogromna ilość, zwłaszcza klasyk fizyk, nie? No dokładnie, to już też upać się tylko tam, gdzie trzeba i będzie dobrze, no. Dobra, teraz tak, pytanie jest następujące, bo mówisz, że jest to twój trzeci start. No, wiesz, no każdy jedzie, żeby wygrać, no ale też
postawić się przed taką sytuacją w głowie nawet, że jedziesz tam po kwalifikacje na Olimpię, jest ciężko. Więc domyślam się, że po prostu sezon rozpoczynałeś z takim myślą, żeby się dobrze po prostu zaprezentować, a nie żeby, wiesz, rozwalić zawody pro. Chociaż kto wie, natomiast chciałem się dowiedzieć, jak długo się przygotowywałeś w ogóle do sezonu, ile ci mniej więcej, bo ty jesteś znany z tego, że raczej to nie są długie okresy przygotowań, więc opowiadaj. No i co ja tu będę grał? No ja nigdy nie miałem problemu z gubieniem tkanki tłuszczowej. Ja tej tkanki tłuszczowej też nie łapię dużo, więc mój okres redukcyjny, ja naprawdę jestem w stanie zrobić formę na zawody w 5-6 tygodni, taką przyzwoitą, ale taką żyletkę to już 8 tygodni potrzebuję, to już jest naprawdę dobrze. Teraz do tych pierwszych zawodów przygotowywałem się 8 tygodni, ale miałem naprawdę mega ciężkie problemy z trawieniem jelitowe. Wiesz co, to bardziej przypominało po prostu walkę o przetrwanie, żeby w ogóle dotrwać do tych przygotowań, a nie robienie formy, bo organizm walczył z niestrawnościami, z tym, że fermentowały mi węglowodany w brzuchu. Ja wieczorami, możecie mi wierzyć lub nie, ale ja się budziłem w nocy, kładłem się na podłodze, zwijałem się z bólu i zastanawiałem się tylko, czy nie dzwonić po karetkę, co nie? Taki miałem bóle brzucha przez parę tygodni. Modliłem się tylko po to, żeby już dotrwać do tych zawodów, co nie? Więc ta forma schodziła troszkę na dalszy plan. Sztuką było przetrwać, po prostu to wszystko, dotrwać do tego. Wytrzymując do zawodów pierwszych w Budapeszcie na Węgrzech, też ładowanie było bardzo ostrożne. Parę tygodni przed samymi zawodami doszedłem do tego, co mi się dzieje tak naprawdę. Zacząłem mi fermentować węglowodany, takie typu, kurde, no, ciężko mi powiedzieć, FODMAP, co nie? Na FODMAPie bazowałem. Kto tam wie, to wie. Kto nie wie, to sobie wygoogluje FODMAP. Na te łatwo fermentujące węglowodany. Na tym FODMAPie się oparłem i faktycznie była poprawa. Ale cały czas z tyłu głowy musiałem mieć, co mogę jeść, co nie, bo tych składników naprawdę jest dużo, nie można jeść. I to mówię o zdrowych rzeczach, które szkodzą wtedy. Więc ładowanie, kurde, było tak dla mnie ciężkie, że ja może zjadłem 400 gram węglowodanów, bo bałem się, że zjem coś, co mi zaszkodzi. Więc co to jest 400 gram węgi na chłopa 100 kilo, co nie? Ja się tutaj śmieję, bo ja pamiętam twoje ładowania i tak sobie myślę, że pewnie nie było niestety schabowego. No nie było, właśnie nie było schabowego, był ryż. Powiem ci tak, że nawet jak jadłem klej, to bałem się po prostu reakcji organizmu. No mówię, takie bóle przechodziłem, no wyobraź sobie, no leżałem w nocy na podłodze, zwijałem się z bólu i po prostu miałem dość przygotowań, co nie. No ale no jednak, no nie można odpuścić, jednak chce dotrwać, to trzeba na dobre i na złe zapierdalać, tak? No nie wiem, chyba że faktycznie bym zemdlał, bo mnie zabrała karetka, to może bym wtedy odpuścił, co nie. Wiesz, to jest przykre, bo wiesz, bo ten okres takich przygotowań to tak naprawdę najfajniejszy okres, nie? Więc ja Tak, się domyślam tylko, że wiesz, zamiast cieszyć się formą, no to kurde, myślałeś tylko, żeby wiesz, no czy mogę to zjeść, czy tego nie mogę, to masakra. powiem ci tak, że ewidentnie ze 3 tygodnie stałem w miejscu, co nie, z formą, no bo po prostu organizm walczył sam ze sobą, co nie. No, dla mnie tak rano było ok, po południu się zaczynało, przychodził wieczór, brzuch normalnie tak, że mi chyba z 10 centymetrów dochodziło, skóra się napinała, wiesz, bekałem, pierdziałem, jakieś tam rozwolnienie. No, nic przyjemnego. No, mówię naprawdę. Smród w domu taki, bo tu gazów tyle, że to się w twarzy nie mieści. A No, powiedz mi, ale. konsultowałeś może sobie z kimś twoje problemy? W sensie jakoś takie, Nie, jakąś taką poradę? nie. Sam doszedłem po prostu do czego, co wiesz. Metodą obserwacji tak naprawdę, co nie? Co mi się dzieje? Też tak naprawdę dosyć sporo produktów jadłem takich, wiesz. A było okej, okay, co nie? Ale zaczęło się pierdolić, to zacząłem to czyścić. Troszkę się sobie, wiesz, zaczerpnąć informacji w internecie. I udało się to rozwiązać. Na tą chwilę jest naprawdę znośnie. To jest właśnie fajne, że o tym wspomniałeś, bo widzisz, no kurczę, ludzie tak często bagatelizują pewnego rodzaju problemy na zasadzie takiej, że a jem cały czas, nic mi nie jest, nie? Ale nie zauważają pewnych kwestii, nie? A to niestety narasta, wiesz, nawet taka kwestia, wiesz, gdzieś tam, no to się nie wzięło znikąd. Na pewno gdzieś to było na zasadzie takiej, że gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, narastała ta zła flora bakteryjna przez to, że te produkty Tak, nie były do końca no, dobre. pamiętam, No było. właśnie, więc wiesz, o to mi chodzi, bo teraz jest straszna debata o to, czy można jeść, wiesz, syf, powiedzmy, czy nie można, wiesz, no tak To syf to ubieram wszystko w jest. ramy ogólne, nie? Ale to ja myślę, że jedzenie jest mega ważne.
To wszystko to jest metoda, sztuka obserwacji tak naprawdę. Organizm zawsze daje jakiś sygnał. Ja ci powiem, że co przygotowania, nawet teraz, nie wiem, to pierwszy start, drugi start, to każdy ten okres przedstartowy jest inny. Każdy jest inny. Teraz wcześniej miałem problemy, musiałem się do tych problemów dostosować. Teraz nie miałem problemów, bo troszkę bardziej zadbałem o to. Probiotyki też zacząłem, dobre probiotyki sobie dobrałem pod siebie, pod ten mój problem. Czarne lapłana akurat, bo tam są bifidobakterie i też ja mam z probiotykami bardzo duży problem, muszę uważać, bo dużo laktobacillusów mi szkodzi i tak dalej. Dlatego tutaj wrzuciłem sobie te bifidobakterie tylko, które nie mają skutków ubocznych żadnych. Brałem praktycznie do samego końca i kurde, teraz to ładowanie, no weszło mi po prostu perfekcyjnie, żadnych problemów, zdęć, nic. Zresztą no, ładowałem, czułem się dobrze, mówię, albo wóz, albo przewóz. Ładowałem grubo. Nie wiem, jak widziałeś, no to tam było wszystko, kurde. Było i zdrowe, było i niezdrowe na przemian. Cholerę kalorii opierdoliłem. No i to się opłaciło po prostu, no. No to jest to, że wiesz, tu już jakby no, prowadzisz się sam, więc jakby musisz też chłodną głowę zachować, więc w przypadku, w którym jeszcze do tego dochodziły ci problemy trawienne, które tak naprawdę no, nie wiesz, czy trzymasz wodę, bo jesteś przeładowany, czy jesteś miękki, bo jesteś niedoładowany, czy No. wiesz, czy to jest problem taki, że trzymasz wodę, bo po prostu, nie wiem, stan zapalny, czy cokolwiek, więc to jest w ogóle Tak. masakra, której, no nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację. Jeszcze z tyłu głowy jest fuck up Ferry, która ci mówi: ładuj, nie ładuj, ładuj, nie ładuj, wiesz, o co chodzi, nie? No. Więc to jest naprawdę ciężka sytuacja. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy bym samodzielnie coś takiego ogarnął, jakby mi się coś takiego przytrafiło, także No, ja już podwójny szacun. tyle lat już wiesz, jakoś sam się prowadzę, że nie mam jakieś tam. Wiadomo, no mam czasem jakieś wątpliwości czy rozkminki, no bo to każdy ma, nie ma. Ja ci powiem tak, to jest, u mnie to jest 2-4 kalkulowanie wszystkiego. No jak jestem już w takim sztosie przygotowawczym, no to ja po prostu budzę się i zasypiam, myślę o tych, o której zjeść. To jest, u mnie to jest zupełnie 180 stopni jak poza sezonem, co nie? Bo poza sezonem to ja sobie lubię pokorzystać, pożyć, spędzać czas ze znajomymi, z rodziną, a jak jest są przygotowania, no to klapki na oczy, kurwa, no zupełnie inny Adam jest, co nie? To już taki mental mistrza mi się włącza wtedy po prostu. A powiedz mi, masz kogoś takiego z boku, kto ci podpowiada w takich sytuacjach? Wiesz co, szczerze to jak pozuję w domu, to moja Angelika patrzy. No, opieram się na tym, jak wyglądam, jak tego. Jak jest źle, to się jej pytam. Jak czegoś nie widzę, to się jej pytam. Czasem wiadomo, jakiś znajomy mi tam coś podpowie, ale to są sporadyczne. Co do jakichś tam mocniejszych suplementacji, tam mam tam ze dwie osoby, których po prostu, jak mam jakieś mega, mega wątpliwości, no to wtedy się ich tam poradzę, ale to naprawdę to są takie drobne, to nie to, że jest, że on mi mówi, co mam robić, ten znajomy, tylko słuchaj, mam pomysł taki, taki. On mówi, okej, zajebiście, zrób tak, co nie, na przykład. To takie są, po prostu utwierdzają mnie w przekonaniu, żebym był pewny, tak? Bardziej w tę stronę. I to też mówię, są tam, mam takich dwóch znajomych, może jednego, raczej jednego, co nie, z którym tam liczę się z jego zdaniem i tak to w sumie sam na sobie się opieram, bo też dużo osób źle robi, zawodników zwłaszcza, chodzą od trenera do trenera albo płacą jednemu, a chodzą do trzech innych i później wiesz, ręce rozłożone, bo formy nie ma, bo każdy mówi mu co innego i on głupieje po prostu. No nie, To jest, to jest myślę, chyba że z tym się najgorsze. spotykasz często. Nie, to jest zdecydowanie najgorsze. Sam pewnie tak masz, że do ciebie też wypisują ludzie, nie? No i Tak. później pytasz się go, to nie masz trenera? No mam, ale zastanawiam się coś tam, nie? No to kurde. No, nie, to jest właśnie najgorsze, co nie? Jak coś, ja też, ja to robię tak często, że jak już jestem przed startem, powiedzmy jeszcze w miarę wypoczęty, to ja sobie te ostatnie tygodnie zawsze rozpisuję, tak? Rozpisuję sobie sól, rozpisuję sobie wodę, rozpisuję sobie suplementację, w kalendarzu i dzień po dniu, zwłaszcza ten ostatni tydzień, dwa, zawsze to mam rozpisane. I tam, jeżeli mi jakiś lepszy pomysł padnie do głowy, to sobie wiesz, wracam do tego i analizuję, co będzie lepsze. Ale główny zarys ja już mam gotowy wcześniej, żeby wiesz, nie kombinować samej. No bo łatwo jest przykombinować. Więc to nie jest tak, że ja zawsze lecę na żywioł, tylko to, że tak powiem, najlepsza improwizacja zawsze jest nawet przećwiczona, co nie, jak to się mówi. Więc zawsze mam wszystko jakieś tam zaplanowane jakkolwiek.
Właśnie, a propos planowania. Tak naprawdę no, wiele nie masz czasu, bo ile zostało? 4 tygodnie do Olimpii? Tak, no. 4 tygodnie do Olimpii. Czy masz już jakiś plan, zarys tego, jak byś chciał teraz te 4 tygodnie przepracować i ile wcześniej chciałbyś tam polecieć i jak to generalnie rozegrać, żeby to ugryźć? No bo to są, wiesz, zawody daleko. Też nie wiem, czy startowałeś gdzieś już, żeby lecieć tak daleko, wiesz, przy takim stresie i tak dalej, bo to też nie wiadomo, jak się organizm właśnie. Zaradziłeś się może kogoś, jak to ugryźć? Wiesz co, ogólnie tak, jestem na łączach z Norbertem Feniksem. On tam już będzie od 6 albo 7 grudnia bodajże. No, pół godziny temu właśnie pisaliśmy, bo już Norbert tam jakiś apartament ma rezerwować. Więc ja dojeżdżam do niego 10 grudnia już. Do 14 jestem z Norbertem. On mnie tam będzie, wiesz, posiłował, jak sobie będziemy chodzić. On jest obeznany z tym Las Vegas, więc zaopiekuje się mną. Tym bardziej, że ja nie znam angielskiego, więc dla mnie to będzie, kurwa, na pewno, wiesz, trudna podróż. Norbert się na miejscu ma zająć i od środy, czy tam od czwartku idę sobie już do hotelu, tam do Olimpii, żeby być na miejscu, żeby być też pobyć samemu, trochę wyciszyć się. A poza tym lubię być sami, lubię tam, wiesz, na kupę z ludźmi, więc wiecie, ja też jak przed zawodami, to już mentalnie się nastawić i ten. I taki jest plan, że właśnie od soboty już będę 10 grudnia z Norbertem do środy czy do czwartku. Później już do Olimpii będę w hotelu siedział i no, zobaczymy, jak tam dalej to będzie wyglądać. Czy tam jakaś siłownia jeszcze co, no bo szczerze nie mam pojęcia. A co do przelotu, szczerze, to fuj mnie to stresuje strasznie, strasznie. Ta organizacja tego, wiesz, tego wylotu, tej wizy, no to się inaczej teraz nazywa, ale Wiadomo, o no, co jest chodzi. dużo tego, tym bardziej trzeba być zaszczepionym. Ale to też wszystko w toku. Zaraz będę musiał to pogarniać. No ogólnie mocno stresująca dla mnie sytuacja. No. Tym bardziej, że naprawdę już jestem zmęczony. Trochę mam problemów takich jeszcze swoich prywatnych. Teraz mi się w tym tygodniu nałożyło, więc bania mi paruje. Ale no co, no, trzeba jakoś cisnąć dalej. No, powiem ci, że kurde, jak jesteś sobie sam trenerem, globtroterem, planowaczem wszystkiego, No. wiesz, dietetykiem i wszystkim, co może być, to musi być mega ciężko, zwłaszcza, że ty wiesz, też masz rodzinę, musisz cały czas myśleć o tym, że no masz obowiązki, no nie możesz zrobić tak, że... Półroczne dziecko, co nie, właśnie też. Właśnie. No więc Dlatego mówię, no nie... nie to, że narzekam, tak? Nie to, że narzekam, bo ogólnie jest zajebiście, tak? Ale jednak bania paruje momentami. Już mnie to, ja staram się nawet o czymś nie myśleć, kurde, ale to siedzi, wiesz, i tak z tyłu głowy. Cały czas człowiek jest skupiony na tym, bo wie, że to jest, no, nie możesz o niczym zapomnieć w takiej podróży, to raz. Dwa, że to są zawody, no to też nie możesz, kurde, zapomnieć pić wody, czy zapomnieć o soleniu, czy, no, tu jest tyle różnych zmiennych, co może spierdolić formę. A no jednak, okej, okay, ja nie jadę tam wygrać, ale chciałbym przynajmniej wypaść dobrze, co nie? Nie, no oczywiście, kurde, wiesz, sam mieć zdjęcie w ogóle stamtąd, to jest wypas, nie? Tak, A tak. mieć zdjęcie w zajebistej formie z Olimpii, No właśnie, to już w no ogóle właśnie. jest kosa, nie? Więc jakby tutaj jest maksymalnie to zrozumiałe, zwłaszcza, że wiesz, no jeszcze kwestie przelotów, to jest kwestia tego, że tak naprawdę no, mogą być jakieś opóźnienia, mogą być, wiesz, jakieś nie wiadomo co się może wydarzyć na Tyle rzeczy lotnisku. się może zdarzyć, Właśnie, tak. więc to jest właśnie najgorsze, że jest oprócz tych rzeczy przewidywalnych, o których musisz myśleć i pamiętać, jest jeszcze masa rzeczy, o których nie możesz jakby przewidzieć. I generalnie, no jak się to, wiesz, dobrze, że masz No właśnie. Norberta, kogoś takiego, wiesz, na miejscu, co jest faktycznie obeznany, no bo on już tam zęby na Olimpii, można powiedzieć, zjadł. Tak, no, Norbert już No. tam mówił mi, że chyba piąty, to będzie jego piąta albo szósta Olimpia, więc tutaj to w ogóle. Ale to wiesz, to takie jest, mnie najbardziej wkurwiają właśnie rzeczy, na które nie mam wpływu po prostu, tak? To jest najbardziej irytujące. Co z tego? Ja się mogę starać, zwoić, stroić, no ale jak na to się nie masz wpływu i się spierdoli, no to wszystko może pójść pizdu, nie daj Boże, co nie? To chyba jest największe zmartwienie kulturystów, dlatego że kulturystyka to jest taki sport, że wszystko musi być przewidywalne, nie? Zaplanowane No z góry, właśnie, no więc, właśnie, więc no właśnie. to jest zrozumiałe. Powiedz mi, dobra, masz tam, jest kwestia Olimpii. Startujesz, jest super, wiadomo. No ale na pewno jest, jakby przychodzi później ten moment, że opada cały ten kurz.
No i musisz wejść off-season, musisz myśleć o tym, żeby znowu zakwalifikować się na Olimpię, a żeby to zrobić, żeby znowu wygrać zawody pro, a żeby to zrobić, pewnie w głowie jest już, co trzeba poprawić, jak to zrobić. Myślałeś o tym, czy na razie nie chcesz wybiegać jeszcze tak bardzo do przodu, To czekasz na feedback sędziów i tak dalej? szczerze ci powiem, mam tam jakiś pomysł. Mam tam jakiś pomysł. Mam tam jakiś pomysł. Na razie nie chcę za dużo zdradzać. No ale myślę, że kurde, no u nas nie ma za bardzo w Europie jakichś imprez na wiosnę. Dopiero się chyba na jesień większość zaczyna z pro w Europie. Więc raczej będę celował w jesień. Cóż sobie na wiosnę zacznę się przygotować. Na wiosnę zacznę robić jakąś masę. Podejrzewam, jakoś z początek wiosny zacznę robić masę i coś tam poprawiać. Co to będzie? Co na pewno bym chciał poprawić? Tricepsy na stówkę, bo jednak odstają. Tricepsy na pewno, grubość pleców jeszcze. Bo tam ogólnie. Plecy są ok, ale takiej grubości jeszcze troszkę brakuje. Kurde, szczerze ci powiem, że dalej o tym nie myślałem. Na pewno tricepsy chcę poprawić i tą grubość pleców. Klatka jeszcze też, no klatka tutaj to może być ogromna, co nie? Classic Physique. I tak mi się tą klatkę udało dużo poprawić względem poprzednich lat. To jestem mega zadowolony. Dalej zobaczymy. No, wiesz co, też, kurde. Nie, dobra, nie chcę zdradzać za dużo. Po nowym roku mam jakiś tam plan po prostu. Złapałem takiego, wiesz, wiatru w żagle, mam jakiś plan. I po nowym roku, jeżeli wszystko fajnie pójdzie, to będę ogłaszał, co dalej. No i na pewno to będzie, tak jak mówisz, no już z myślą, żeby kwalifikować się na tą Olimpię. No bo już jak raz się udało, no to trzeba próbować dalej, tak? Też udaje to się przypadkiem. Jak ktoś coś robi w tym kierunku, to ciężko to nazwać, że się udało. Czy ja wiem, że No to nie, wiesz, no tak tak, się mówi, bo to to jest prawda. taka Ciężko. skromność wrodzona. Ciężko jest samo przed sobą przyznać, że się na coś zapracowało, ale no niestety lub stety, no tak było, że to zapracowałeś. A powiedz mi, znaczy nie chcę też zdradzić, bo mówisz, że nie chcesz zdradzać za bardzo, ale wydaje mi się, że to może być to, czy myślisz może o tym, żeby podjąć jakąś współpracę z jakimś trenerem? No tak. Zobaczymy. Jest taka jedna osoba, którą jakoś tam w sumie uważam, ma dobre podejście. I myślę, że będę w stanie jej mógł zaufać. No nie oszukujmy się, ja sam się przygotowuję na Olimpię, więc tak naprawdę trener mi nie jest jakoś mega potrzebny, ale co dwie głowy, to nie jedna. I myślę, że jak chcę zrobić jakiś krok do przodu, to właśnie takie spojrzenie z boku może mi się przydać. I to też raczej nie będzie na zasadzie, że wiesz, on mi raczej będzie kazał robić, a raczej na zasadzie takiej stricte współpracy, no bo wiesz, no ja już znam siebie bardzo dobrze, swój organizm, więc po prostu potrzebuję takiego świeżego jakoś bodźca, spojrzenia na siebie, czy właśnie zobaczyć, co na czymś jeszcze dokładnie popracować, tak? Bo to już niuanse muszą być no, w skrócie tak. Mogę tylko się zapytać, czy to jest polski czy zagraniczny trener? Nie, Myślisz? polski. Z racji tego, że ja wiesz, z angielskiego u mnie jestem bakier, niestety, no ale jak już może zacznę jeździć częściej na tą Olimpię, to pójdzie jakiś kurs angielskiego, żeby wiesz, się nauczyć solidnie. No, pewnie. Wiesz co, tak jak mówisz, no wiesz, to nie chodzi o to, że ktokolwiek z nas tam, nie wiem, powiedzmy, że potrzebuje tego trenera, bo prawda jest taka, że większość osób startujących jest sobie, czy jest trenerami sami w sobie, więc jakby większość osób przypuszczam, że się potrafiłoby przygotować w całkiem niezły sposób na zawody, ale tak jak mówisz, to jest ten aspekt mentalny i to jest ten aspekt taki, że tutaj no nie ma miejsca na pomyłki, bo ty masz ograniczoną ilość mięsa, którą możesz zbudować i teraz jak zrobisz coś w kierunku nie do końca dobrym, to jest to potencjał zmarnowany, no bo jakby nie odejmiesz z danej partii tak łatwo, żeby dodać do innej partii, a niestety, no wiesz, no wagi ci nikt nie rozszerzy nagle, bo akurat ci się nie Właśnie. udało dobudować. Więc to jest super ważne. No i też, tak jak mówisz, kwestia samej tej końcówki. No bo teraz jedziesz sam i jakby ci odeszło te, powiedzmy, 40% myślenia o wszystkim, no to jest, kurde, o No, wiesz. to jest bardzo. Jednak ja widzę też, wiesz co, teraz właśnie na tą Rumunię, że tak powiem, byłem odciążony psychicznie, bo
W sumie miałem jechać na te zawody. Powiem tak, ja to na rubie. No razie już byłem zmęczony, bo mówię, miałem te problemy z brzuchem i tak dalej. Kupę pieniędzy wydałem na te Węgry, bo wziąłem ze sobą żonę, wziąłem ze sobą dziecko, bo chciałem, żeby byli, wiesz, ze mną. Kupę pieniędzy wydałem i tak ta Rumunia, do Rumunii jeszcze drogie te loty, drogi hotel i mówię, ach, cholerę w to, co nie, będę, wiesz, będę swoje życie prywatne, że tak powiem, nadciągał, co nie, dla to, żeby sobie wystartować. Więc olałem to, tak naprawdę, już miałem nie jechać, ale tutaj znajomi z siłowni się zmówili i tak dali mi krótką decyzję i mówią, Adaś, męska decyzja, jedziesz czy nie jedziesz, jak jedziesz, to my ci pomożemy, co nie. Miałem z 12 godzin, żeby się na tym zastanowić. Mówię, dobra, jadę, co nie. Tam troszkę mnie dofinansowali na tyle, że wiesz, nie musiałem się martwić o pieniądze, o to, że nie wiem, że na hotel, czy na to, na tamto. Więc naprawdę te przygotowania były takie, że ja jadłem, trenowałem, robiłem swoją robotę tam na siłowni, ale nie musiałem się martwić o kwestie finansowe, że tu mi czegoś zabraknie, tu na coś, tak. Wiadomo, też teraz kredyty do góry, wszystko, też mam parę kredytów na głowie, więc jest Armagedon z tym, jak każdy wie. No i to pozwoliło mi też wyciągnąć taką maksymalną formę, że miałem ten komfort psychiczny, te problemy trawienne mi odeszły. I to widzę właśnie, że to dużo, dużo mi dało, bardzo dużo. No, też teraz na Las Vegas. Biolab mi dużo pomaga, bo też i przelot sfinansuje, wiesz, i trochę mój pobyt tam, więc bardzo dziękuję Biolabowi, bo też już w sumie bardzo długo współpracujemy i mogę dbają pracę. Oj, akurat przycięło, jak mówisz o Biolabie, tutaj jest chyba działanie odgórne. Propeptydy zablokowały transmisję. No, techniczne czy finansowe dużo, dużo daje, więc teraz mam nadzieję, że też mi się uda złapać jakichś paru sponsorów, że po prostu naprawdę przyszłe lata zrobić to tak, jak to powinno, co nie? Bo ja też nie zamierzam, kurwa, wiesz, całe życie dokładać do interesu. Mówię, mam dom, mam rodzinę, dla mnie to jest najważniejsze. Kulturystyka to dla mnie jest tylko przygoda, co nie? Dla mnie to nie jest sens życia, to jest fajna przygoda i mogłem to zacząć traktować jako pracę, gdybym naprawdę, wiesz, gdybym naprawdę wiedział, że nie muszę wiecznie do tego dokładać, tak? Wiesz, no to co mówisz. No i generalnie po raz kolejny tutaj jest pokazane, jak bardzo kulturystyka to nie jest tak naprawdę sport jednostkowy, no bo gdyby nie ci wszyscy ludzie, o których często się zapomina mówić, no tacy, wiesz, tacy rzeczy nawet jak sponsorzy, nie? Wiesz, No. kwestia nawet ludzi, którzy oglądają ten materiał, nie? To, że oni używają naszych kodów Tak, dokładnie. rabatowych od naszych sponsorów i tak dalej, to jest wszystko coś, co nam pozwala właśnie później startować, rozwijać się No. na płaszczyźnie tutaj takiej i sylwetkowej, ale i też, wiesz, no kwestii takiej, że jakby z tego też finansujemy to, żeby dawać ten content i to wszystko, więc jakby fajnie jest to, że się pojawiają tacy ludzie, którzy rzeczywiście, wiesz, tą małą taką niszę kulturystyczną też chcą wspierać i faktycznie, bo to wiesz, jak to jest, w Stanach to się mówi, czemu tam tyle zawodników, czy tam za granicą i tak dalej, no bo tam jest siano, no nie ma co się oszukiwać, nie? Więc jak tam dla kogoś, jak wywalić jest, nie wiem, kilka tysięcy na wyjazd za granicę, to jest nic, nie? U nas wygląda to trochę inaczej, więc generalnie stąd jest więcej zagranicznych dobrych zawodników niż powiedzmy polskich, nie? Ale to widać na przestrzeni każdego sportu, nie? Ja pamiętam to sławny taki właśnie reportaż Gonciarza, tego takiego youtubera z olimpijskich igrzysk w Japonii, tych zimowych, gdzie startowali Polacy, którzy finansowali sobie pobyt tam z własnej kieszeni. I No. goście siedzieli po nocach, gość sobie narty sam woskował, bo nawet mu z kadry nie wysłali nikogo, żeby mu zrobił narty przez noc, nie? Więc gość nie spał No całą takie są. noc, żeby rano wystartować, nie? No hardcore, ale tak to wygląda. Takie są realia tak naprawdę. No jak już się myśli poważnie, no to
No to kupę kasy wszystko kosztuje. Nie dość, że kupę czasu nas to kosztuje, wyrzeczeń, no to jeszcze siana, tak? No, ja się zastanawiam, ilu jest, ilu było świetnych zawodników, którzy nigdy nie mogli osiągnąć swojego potencjału właśnie, chociażby dlatego, że nie wiem, urodzili się w takich czasach, że właśnie jeszcze takich możliwości, jak na przykład social media nie były, nie? Że można było No. pieniążki zarabiać za to, że się na przykład twarz pokazuje w internecie, nie? No bo jednak, wiesz, czasy No mówię, były ja całe ciężkie. szczęście miałem parę razy takie szczęście, że naprawdę, no ludzie, którzy wiesz, mnie znają, widzą ile mnie to pracy kosztuje tak naprawdę, co nie na co dzień, jak to u mnie wygląda, więc parę razy mi naprawdę mocno pomogli i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, tak? Czy to właśnie wygranie karty Pro też to było, wiesz, finansowane. Czy tak jak teraz, ten wyjazd na Olimpię, też bym nie wygrał tego, gdyby nie oni, tak? Więc no, jest to dużo, dużo, bardzo dużo to znaczy. Powiedz mi, coś specjalnego na Olimpię będziesz robił, nie wiem, jakiś specjalny roast tu na YouTubie, albo jakiś reportaż na Instagramie, albo nie wiem, odwalisz jakiś pokaz na scenie. Zrobiłeś sobie, wymyśliłeś sobie coś takiego wyjątkowego na ten pierwszy raz? Wiesz co? Od jakiegoś czasu już trochę bardziej się za tego YouTube'a wziąłem, więc oczywiście zapraszam na mój kanał Adam Bomber TV Pro. Będzie na dole. Staram się tam już w miarę regularnie coś tam rzucać. Aczkolwiek taki road to Olympia to raczej nie. Myślę, że tam będę już na miejscu, coś już nagram. Myślę, że tam na miejscu coś nagram i bardziej już z tego, co tam się dzieje na miejscu, co nie? Po tych road to ja uważam, że to już jest, kurde, tyle tego, że jest tego dużo. A druga rzecz, chciałbym się po prostu skupić na tym, żeby robić tą formę, a nie latać z kamerą. A tam już będę miał formę zrobioną, mogę sobie, wiesz, chodzić z kamerą, nagrywać, pokazywać, gadać pierdoły do tej kamery. No, a tym bardziej, że ja bardzo często trenuję sam, więc naprawdę jest mi ciężko często nagrać coś na siłowni. Żeby to miało ładnie wyglądało, tak? No, powiem ci, że tak, że co do tej części, jakby, że jesteś zmęczony, nie chce, znaczy nie chce się, no, nie ma po prostu na to mocy, prądu, żeby to No. robić, to rozumiem, ale to, co mówiłeś, że jest tego już dużo, to ci powiem, że to nic nie zmienia, bo to jest tak jak z dniami jedzenia, nie? Możesz rzucać dzień jedzenia za dniem jedzenia i tak każdy siedzi to ogląda. Ja nie wiem, co w tym jest, ale faktycznie mam to samo, nie? Ja każę te wszystkie roady tu i tak dalej, no coś na kardio trzeba robić, więc ile by Trochę tego nie metody. było, to i tak się oglądnie. No, w sumie masz rację, no. Muszę to przemyśleć jeszcze, bo mam 4 tygodnie tak naprawdę zawodów, więc może mi natchnie coś i nagram. Muszę, wiesz co, pogadać. Teraz będę wrzucał filmik, pewnie będzie jakoś pod koniec tego tygodnia kolejnego. Będzie z wyjazdu do Rumunii, więc oczywiście zapraszam. I muszę pogadać z moim kolegą, który tak mi trochę pomaga menadżerować. Moim menadżerem takim, co dalej robimy, co nie, żeby jakoś to, że tak powiem, wycisnąć te 5 minut, jak cytrynkę. Ja się kompletnie w tym nie odnajduję osobiście, więc bardziej polegam na jego zdaniu, na tym, co robić. I zobaczymy. No, jeżeli powie, żeby kręcić, to będę kręcił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Wiesz, ja też często bym oczekiwał od ciebie Bóg wie czego, co nie, że chciałbym to mega profesjonalnie zrobić. A ja jestem taki mało, że tak powiem, obsługi, nie wiem jak to powiedzieć. Nie mam jakiejś Technicznie, tak wędy, taki tak techniczny, nie jestem taki techniczny techniczny. analfabetą. Nie mam takiej wędy twórczej za bardzo, co nie. Ja jestem stworzony do kulturystyki, kurwa, do dźwigania, do robienia formy. No, powiem ci, A że resztę muszę mieć kogoś. ten, że generalnie nawet taka prosta relacja, wiesz, na Instagramie byłaby spoko. Teraz te relacje można zapisywać, więc to też jest fajna pamiątka. A jest dużo No. takich rzeczy, które by chętnie dużo osób zobaczyło, wiesz, nawet ten hotel Olimpii, czy backstage, jak to wygląda, na przykład, nie wiem, stojąc na scenie, jak to wygląda, wiesz, cała No. ta publiczność i tak dalej, bo to jest takie oczami zawodnika, jak to wygląda, jak Tego, co stoisz tam na Olimpii. patrzyłem, tam ogromna ta widownia jest, tam jest przeogromna. No, tam trochę ludzi się mieści. Nie, ciekawe, czy startowałeś już przed tak dużą publicznością, pewnie nie. Nie, raczej nie, raczej nie.
No, to powiem ci, że jeszcze do tego dochodzi pay-per-view, czyli kilka tysięcy pewnie dobrych osób, jak nie setek tysięcy, ciężko O. stwierdzić. Chociaż tak podnoszą te ceny za pay-per-view, że pewnie dużo osób zacznie za niedługo przestawać wykupować, bo naprawdę teraz patrzyłem, to już tam chyba, nie wiem, 80 chyba, nie chcę skłamać, 80 chyba dolców czy 60 Na dolców? Olimpie? Tak, za 2 dni, nie? To jest sporo, no. No, jest To się kawałek. robi sporo. Aż to wiesz, no, jak patrzysz przez pryzmat, jakbyś Ale mieszkał w to Starach, to też... jest 6 dyszek, nie? To jest nic. No, też właśnie, my patrzymy przez inny pryzmat tego, co nie? Tak zwany pryzmat biedaka, co nie? Ile jest osób, co to jak podtarło się dolarówką, co nie? No, to raczej. No ale cóż, ja na pewno będę starał się gdzieś tam jakieś sneak peeki, bo nie wiem, bo to też jest inna strefa czasowa, więc zazwyczaj jest tak, że ta Olimpia jest bardzo późno w nocy, zwłaszcza wiesz, te starty takie główne, bo to takie, wiem, że chyba 212 rozdzielają znowu, bo teraz zaczęli tak robić, że jest rozdzielona w ogóle. W tamtym chyba roku i 2 lata temu też była chyba w ogóle na osobnej scenie 212, Aha, więc to tak już jak w klasy, ogóle, na osobnej scenie no... jakieś takie mniejsze jest, Tak, nie? tak, tak. Więc przez to też to wszystko jest tak podzielone, że nawet ja w tamtym roku nawet nie do końca wiedziałem, w którym momencie kto startuje, bo to było tak namieszane, Aha. że masakra. Ale no, ty będąc tam na miejscu, to na pewno będziesz tam gdzieś te relacje jakieś No, będę takie. miał Norberta. Norbert też tam wiem, z tego co wiem, będzie coś tam kręcił, jakaś relacja też będzie, więc będzie na pewno coś tam fajnego do obejrzenia później. Super, super. No to nic, wiesz co, mi pozostaje Ci tylko z tego miejsca życzyć bardzo dobrej zabawy, no bo to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o pierwszą Olimpię, żebyś po prostu się dobrze pokazał, żebyś Ty był zadowolony z tego, jak się pokażesz, no bo tak naprawdę czynisz to, co powiedzą inni, no i żebyś miał zajebiste zdjęcia, bo to jest też kosa, nawet marketingowo później, nie? Sobie gdzieś No, tam nie no. zajebista sprawa. Od siebie mogę powiedzieć, że na pewno postaram się na 100%, jak zawsze. Zrobię, co będę mógł tylko, tak? Reszta już w rękach Boga i I sędziów. tym akcentem pozytywnym kończymy. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki Nie zabieram Ci wielkie. już więcej niedzieli. Ja Was zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Na dole w popisie tego filmu znajdziecie wszelkiego rodzaju linki do social mediów, do Adama, jego YouTube, jego Instagram, pewnie kontakt do współpracy online, jeżeli wciąż masz ostatnie miejsce. No i co? I widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że równie uśmiechniętego po Olimpii, bo na pewno będę ciekawy, jak to twoimi oczami wyglądało. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.